Siema, z tej strony Lejmon, to jest ostatni już odcinek po wielu miesiącach z Five Nights at Freddy's Sister Location. Dzisiaj pokażę wam mojego rana z przechodzenia 10-20 po raz drugi, bo za pierwszym razem go nie nagrałem. Chciałem też się podzielić moimi spostrzeżeniami, na przykład tego, jakie błędy najczęściej popełniałem. I pierwsza rada, jaką mogę dać, jakby ktoś chciał to przechodzić, to śpiesz się powoli. Ginąłem wiele razy przez to, że otwierałem, a raczej zamykałem kamerę wtedy, kiedy nie musiałem. Na przykład już z przyzwyczajenia robiłem dwa flipy, żeby wygonić Yendo, a go nie było, więc no to jest taka pierwsza rada, która znacząco wydłuży wasze rany, znacząco naprawdę. Po zastosowaniu tego, to praktycznie za każdym razem dochodziłem do jakiejś, nie wiem, czwartej, piątej. I zazwyczaj po prostu brakowało mi mocy, dlatego przegrywałem. Drugą rzeczą jest to, żeby radzić sobie z lolbit na kamerach. Jeżeli zobaczycie, że ona zaczyna wyskakiwać dokładnie w momencie, w którym zakłada się kamerę, to kliknijcie to LOL, jak sprawdza się kamery, bo ja o tym nie wiedziałem, dowiedziałem się o tym dopiero później. Zmniejszyło to zdecydowanie mojej śmierci od tego, że wyskakiwała mi lolbit i Yendo i Bonnet naraz. W sensie to da się sklaczować, robiłem to, ale ryzyko, jakie trzeba podjąć, żeby to sklaczować, jest po prostu zazwyczaj zbyt duże. Szczerze też po wielu próbach to już jak ten oksygen zaczął mi spadać do takich mega niskich wartości, to i tak już wszystko widziałem, tak? To już była pamięć mięśniowa. Ja po prostu wiedziałem, co robię. To utrudnia rozgrywkę, ale nie jest też to niemożliwe, żeby to przejść. Po prostu największym problemem jest zauważenie Yendo wtedy. Bo też miałem tak wiele razy, że po prostu nie widziałem Yendo, jak wychodziłem z kamery i przez to też ginąłem, jak miałem niski oksygen. Jeszcze jedną ważną rzeczą jest bycie po tej samej stronie biura, gdzie jest Freddy. To pomaga niesamowicie w kontrolowaniu tego, gdzie on jest i gdzie jest Electrobub, także to też pomaga w szybkości jego klikania i ogranicza znacząco pomyłki. Jeśli ma ktoś też problem z tym, że ma mało mocy, cały czas nie może przejść nocy, tak jak ja miałem, otwierajcie drzwi w balorze, zanim, w momencie, w którym ta muzyczka zaczyna powoli cichnąć, bo wtedy już ona, to znaczy, że odchodzi i minimalną ilość mocy możecie w ten sposób zaoszczędzić. No, także teraz możecie dooglądać mojego rana do końca, zobaczyć cutscenkę, no i co? Widzimy się za chwilę.
Father, it's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now, but something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. No, także to tyle. Miejcie cierpliwość, bo ten. Uważam, że ten tryb jest związany w dużej mierze z skillem bardziej niż z fartem. Znaczy, farta też trzeba mieć, ale no. Jeżeli macie dobrego skilla, to fart będzie wam coraz mniej potrzebny. Mam na myśli, że jeżeli wymasterujecie sobie wszystkie dźwięki i będziecie otwierać idealnie drzwi, to naprawdę będzie. Po moim pierwszym przejściu, przejście tego drugi raz zajęło mi, z godzinę chyba maksymalnie po prostu. Bo cały czas dochodziłem do piątej i coraz bardziej skracałem ten czas zamykania drzwi na wszystkim. Coraz mniej siedziałem na kamerach i w końcu się udało drugi raz, także... I jest to, bym powiedział, że jak już się wyćwiczy, to można to powtarzać w kółko i w kółko i myślę, że mógłbym dojść do takiego momentu, w którym mógłbym po prostu naparzać, przechodzić to raz za razem, ale tego nie zrobię, bo po co. Dobra, to tyle, trzymajcie się i do następnego, na razie, cześć.